Wyjedziemy na rondo. Może wyjedziemy na rondo właśnie. A jedźmy w stronę Vendo. I teraz pytanie jest o to, czy wybory lokalne, platforma pod szyldem Platformy, czy właśnie lokalnego komitetu Razem? Myślę, że lokalny komitet Razem ponad podziałami się sprawdził. Mamy 4 mandaty, jesteśmy ex aequo drugą siłą polityczną w mieście. Równolegle z przymierzem do Ziemi Tak, Polski. Więc myślę, że to, ta formuła się sprawdziła. Przy 3 okręgach wyborczych uważam, że w najbliższych wyborach możemy walczyć o 5-6 mandatów. I to jest bardzo realne, jeżeli te listy będą tak się układały, jak już w tym momencie wiemy, jak się układają, więc ja jestem dobrej myśli. A lista do powiatu też? Tak, lista do powiatów również będzie. Uważamy, że to był błąd, że tej listy nie stworzyliśmy w ubiegłych wyborach. W 2018 roku nie było tej listy. Nie było tej listy i przez to też zwycięzca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, otrzymał dodatkowe mandaty, między innymi w okręgu obejmującym miasto Łuków. Dzisiaj zaprzysiężenie radnego Ireneusza Gławskiego z klubu Razem ponad podziałami, pana kolegi z klubu, ale pan Ireneusz tu w rozmowie ze mną w ubiegłym tygodniu w programie Rozmowa o Drodze tak jednoznacznie nie zadeklarował, że będzie w koalicji, bo jesteście państwo w koalicji popierającej burmistrza Piotra Pudowskiego. Czego pan się spodziewa po wejściu do rady pana Irka Gławskiego? Ja jestem fanem Irka Gołaskiego. Uważam, że to jest świetny menadżer, świetny przedsiębiorca, który osiągnął sukces, ale Irek musi mieć świadomość, że samorząd to nie jest jednoosobowa firma. I tutaj pewne procedury muszą zostać zachowane i pewne rzeczy wyglądają inaczej niż w przypadku firmy takiej prywatnej, jednoosobowej. Przyglądałem się tym 3 częściom, które już zostały opublikowane. U pana na kanale. Rozmawialiście między innymi tutaj o strefie inwestycyjnej, którą planujemy zrobić. Tak, tutaj chciałbym na ulicy Radzyńskiej. Tak. Uchwała o zmianę studium została już podjęta. Równolegle trwają prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w tym regionie. Czyli możliwe, że za rok, jak się spotkamy, to już będziemy mieli nowe tereny inwestycyjne, nieuzbrojone tereny inwestycyjne w tym miejscu. Spotkaliśmy się również z panem burmistrzem i z Jirkiem w gabinecie u pana burmistrza i na ten temat rozmawialiśmy. Irek oczekuje, że będzie to cały południowy teren miasta pod przemysł. No niestety nie da się tego zrobić i każdy planista wytłumaczy uczciwie nowemu radnemu, że są wskaźniki, są różnego rodzaju opłaty z tytułu zmiany planu, które mogą utrudnić obrót tej ziemi, jeżeli taką zmianę studium planu byśmy tam zrobili na szerszą skalę. Panie Matuszu, przepraszam, że wejdę słowo, ale proszę tak nakreślić, jakim tam areałem dysponuje miasto i jaki rozmach, że powiem, zadania widzi, bo to nawet pan Irek, bo on w rozmowie z WKW TV jakby tak szczegółowo o tym się nie wypowiedział. My widzimy, i to jest w uchwale, którą już Rada Miasta przyjęła, że będzie to obszar 40-50 hektarów, z tego około 25 to jest własność miasta. Irek uważa, że tam trzeba cały ten teren zmieniać, czyli teren około 200-300 hektarów. Wystarczy spojrzeć na mapę, że ten teren jest bardzo podzielony w tym zakresie już niemiejskim, gdzie własność jest prywatna i byłoby bardzo trudno te tereny scalić. Ale do rzeczy uspokajam pana radnego, że jeżeli my będziemy uzbrajać strefę inwestycyjną, to to uzbrojenie będzie się tyczyło całego tego terenu, czyli te wszystkie rury, przykroje rur kanalizacyjnych, wodnych będą mogły przyjąć, oddać wodę, przyjąć ścieki z terenu większego niż ten zakładany, który teraz zmieniamy.
ale to musi być robione stopniowo. Jeżeli teraz przyjmiemy tą zmianę studium i zmianę planu, uzbroimy tą strefę, sprzedamy pierwsze działki, pierwsze inwestycje będą realizowane, to my wtedy będziemy mogli sukcesywnie podjąć kolejne uchwały i rozpocząć kolejne zmiany. Przepraszam. Pana zdaniem, tak realnie, kiedy pierwsze przetargi ewentualnie na sprzedaż tych gruntów? Myślę, że to nie... Jeżeli będą zostaną uzbrojone. Pamiętajmy o tym, że jeszcze tam trwają prace nad koncepcją obwodnicy Dużej Łukowa. Mhm. I myślę, że jeżeli te prace będą przebiegały sprawnie, spójnie i w budżecie miasta na przyszły rok znajdą się już pierwsze środki na uzbrojenie tej strefy lub środki zewnętrzne, to myślę, że rok 2024, 5 będziemy sprzedawać pierwsze działki. To taka krótka perspektywa. Optymistyczny wariant. Bo jeszcze dopowiedzmy, może jak już jesteśmy przy tych terenach inwestycyjnych, że grunty przy ulicy Strzelniczej, na które miasto dostało 4 miliony z kaczykiem, na których do zbrojenia miasto dostało 4,5 miliona z kaczykiem z Polskiego Ładu, one tak naprawdę już się tam jakby wyczerpują, tak? Już wszystkie działki mamy sprzedane. Ostatnia działka została zakupiona przez spółkę Lumiko. Myślę, że to nie jest już tajemnica. Dzisiaj nastąpi podpisanie aktu notarialnego. Mamy lokalne firmy, które się rozwijają. I ja jestem za tym, aby tą przedsiębiorczość rozwijać w mieście. I o to samo zabiegałem jako radny poprzedniej kadencji, bo już wtedy widziałem, że te tereny inwestycyjne są na wyczerpaniu. Czyli jeżeli byśmy podjęli takie uchwały w poprzedniej kadencji, w tej kadencji byśmy mogli sprzedawać pierwsze działki. Ale nie można sugerować, że to jest wina obecnej władzy wykonawczej w mieście, bo niestety zmiana planu, zmiana studium to nie jest wzięcie kredek i pokolorowanie zielony to rola, czerwony to przemysł. Jest to skomplikowany dokument i jeszcze trwają w Sejmie prace nad całkowicie wywróceniem tych wszystkich dokumentów strategicznych, że za kilka lat będziemy uchwalać nowe, bo już studium nie będzie obowiązywało. Dobrze, czyli, ale tak reasumując, żeby dopiąć ten temat, czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli do Urzędu Miasta zgłasza się inwestor, który chce pobudować w Łukowie jakiś, dajmy na to, niewielki zakład produkcyjny i chce kupić od miasta grunt, to miasto nie ma już takiego gruntu. W tym momencie, z tego co wiem, nie mamy żadnego gruntu. Trzeba czekać, aż ruszą się tematy na ulicy Radzieńskiej. Tak, ale też miejmy na uwadze to, że mieliśmy tereny w studium pod inwestycje. To jest część dzielnicy za torami, czyli okolice ulicy Rurowej. Mhm. Tam ogromne tereny były pod przemysł i w poprzedniej kadencji ze studium zdjęliśmy te tereny z przemysłu na budownictwo wielorodzinne. Czy to była dobra decyzja? Z perspektywy czasu uważam, że zła. Ogólnie uważam, że poprzednie studium, które przyjęła poprzednia rada, było złe i niepotrzebne. Tam jest dużo zmian, które nie powinny mieć miejsca. Ale radny, jako radny, ja wiem, że Irek ma ogromną wiedzę w różnym zakresie, ale planistą nie jest i mam nadzieję, że dzisiaj po uroczystej sesji, na której złoży ślubowanie, rozezna się w tych wszystkich tematach. Wszyscy pracownicy, ja, naczelnicy, myślę, że i prezesi spółek są dyspozycyjni. Jeżeli radny będzie miał jakieś pomysły, to wspólnie je chcemy realizować. Tylko ja czekam na te pomysły, bo jeżeli słyszę w wywiadzie tej części wczorajszej, że miasto nie pozyskuje środków zewnętrznych, to ja czekam na informacje, w których konkursach, w których naborach miasto nie wzięło udziału. Ja mam świadomość, że tych pieniędzy jest za mało, ale nowa perspektywa unijna według dat to jest 2021, a mamy 2022 rok i myślę, że ani złotówka w tym roku nie popłynie do samorządów z nowej perspektywy unijnej. Jeżeli nie ma tych naborów, no to miasto nie może składać aplikacji, a głośne mówienie, że miasto nie pozyskuje środków, jest krzywdzące dla miasta, bo wiemy, w jakiej sytuacji obecnie rząd przekazuje te środki dla samorządów niepisowych i to jest straszne i tragiczne.